Dzisiaj znowu będzie trochę inaczej, ale to dlatego, że coś mnie do tego natchnęło. A to tutaj, to jest kalcyt niebieski. To tutaj, to zielone, to pospolita anginka, czyli inaczej fachowo geranium. Ściągam je zawsze na zimę z balkonu, a potem wkopuję z powrotem, ale to też nie o tym miałam mówić. Dzisiaj pokażę Wam jedną z, wydaje mi się, że ładniejszych niemieckich monet. Tych starych. Specjalnie dałam na kartkę w kratkę i do miarki, żeby można było zobaczyć, że jest to naprawdę kawał sporej monety. Z tej strony jest orzeł. Jest w pięknym stanie, bo to jedna z tych monet szufladowych. Oczywiście jestem taka mądra, bo się posiłkuję katalogiem, ale on jest bardzo fajny, bo mogę zobaczyć każdą monetę. Wiedzieć, ile było nakładu, jaka waga, jaka średnica, ale też nie o tym. Chciałabym życzyć wszystkim szukających monet znalezienia takiej monety. Ze szczególnym podziękowaniem dla kanału Mustafa Gold, dla Sławka i Oli, wiecie za co, i życzę Wam takiego pięknego drzewka. Dąb od zawsze w Niemczech był ich symbolem. Liście dębu, moc drzewa, to już taka niemiecka tradycja. A co mnie natchnęło do pokazania tak wielkiej, jak ja to nazywam, szufladowej monety? Ostatnio na kanale u Adi Wejherowo oglądałam Waldiego, który wykopał też, jak dla mnie, takiego szufladowego grzmota. Bo to, co najczęściej znajduje się w ziemi, no to wiadomo, fenigi, ewentualnie hinderburgi. Rzadko trafiają się takie właśnie okolicznościowe monety. Te wszystkie, które oczywiście tutaj się znajdują w katalogu. Lubię ten katalog, bo jest od 1871 roku, no niby do teraz, ale jest to wydanie do 2010, ale współczesne monety jakoś mnie nie pociągają. Natomiast te wielkie, stare, bardzo. A dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi z cyjanowym kolorem bluzy Waldiego w kanale Adi Wejherowo, pokazuję i objaśnię. Ten tutaj kamień, pozornie nieciekawy. Tu są tylko jakieś obłupki. To jest pektolit. To jest pektolit, który znajduje się na Dominikanie. Może inaczej. Pektolit to jeden z tych minerałów, który jest też wszędzie na Ziemi. Ale ten rodzaj pektolitu, tu już widać takie zajawki, w kolorze niebieskim znajduje się tylko na Dominikanie. I tutaj jest oszlifowany pektolit. A cyjanowy kolor to są różne odcienie błękitu albo niebieskiego. Cudna kompozycja jest dla wszystkich tych, którzy biegają po lesie, z
sprzątają lasy, pola ze złomu, brzegi rzek. To są naprawdę mega wspaniałe akcje. Leszek Snajper podgląda teraz zwierzęta. Bardzo fajnie o nich opowiada. Ale przecież ty, którzy biegają z detektorem i których oglądam z ogromną przyjemnością, jest dużo więcej. Tych, którzy sprzątają, którzy robią mega fantastyczne rzeczy. No i tutaj... Ach, ciężkie dziadostwo. Mój zabytek. Magnes. Dla wszystkich tych, którzy sprzątają rzeki, wyciągają złom i nie boją się takich rzeczy. Cyjanowy kolor to również na przykład taki rosasyt z Meksyku, z Durango. Tworzy takie kuleczki, wyglądają jak włochate. I mają piękny, błękitny kolor, który akurat teraz tutaj jest trochę przejaskrawiony na filmie. To tyle w kwestii cyjanowej bluzy Waldiego. A tutaj jest bryłka galeny. To jeden z tych minerałów, które można znaleźć w czystej postaci na Ziemi. Na przykład u nas w Polsce co prawda nie ma takich bryłek, ale w Trzebiące bodajże są kryształy w takiej czystej formie. Nie wiem, czy jeszcze można je znaleźć, ale na starych giełdach można znaleźć właśnie fragmenty tak zwanego matriksu, czyli skały macierzystej z kryształami. A to dedykuję Kryniowi, który ma swoje marzenie znaleźć 9-tonowy most. 9 ton złomu. Kryniu, życzę Ci tego. A teraz pokażę Wam, zobaczcie. Bryłka nieduża, tak? Ma bardzo ładne, błyszczące ścianki. Pięknie się błyszczy. I, żeby nie było, włączę. 0, jest 0. Taka bryłunia, niepozorna, trochę się kruszy. Uwaga. 384 gramy. Także każdemu, kto chodzi z magnesem w nieco lepszym stanie i z nieco większą mocą niż ten mój, życzę, żeby każdy złomek, ten najmniejszy, ważył jak najwięcej. No i dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. Takie tam pogaduchy przy poniedziałku. Chłopcy mają lekcje, no to coś trzeba robić. Dla wszystkich, którzy zbierają miedziuszkę, zawzięcie wydobują z różnych kabli, taka ciekawostka, że u nas w Polsce co prawda jest wielkie zagłębie miedziowe, ale trzeba wydobyć tony ziemi, żeby wyciągnąć czystą miedź z tego. Natomiast są takie miejsca na ziemi, gdzie ta miedź występuje też w bardzo czystej postaci. Jednym z takich miejsc jest kopalnia w Stanach. Tam można znaleźć takie bryłki i taka bryłunia na przykład czystej, zbitej miedzi waży 91 gram. Ciężka jest. Skondensowana tabliczka czekolady prawie. Ta bryłeczka 77. Piękne okazy takich bryłek miedzianych w postaci drzewek dendrytowych, trudne słowo, można też znaleźć w Kazachstanie, w
tamtejszej kopalni miedzi. Niestety nie ma takiego okazu do demonstracji, ale jak ktoś jest ciekawy, to sobie znajdzie. A z ciekawości mam takiego kloca w postaci monety. O! To jest jedna pensówka z... jak możesz tam było? George. 18. Wynalazłam ostatnio w jakimś katalogu, że w 1797 była wybita pierwsza taka jedna pensówka w postaci talerza. I faktycznie to był grzmot, bo ważyła 28 gramów. No to jest mega ciężka moneta. To taki miedziany smaczek.